Witam serdecznie, drogie raczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie kart na ten tydzień Wam powiedzą. Lecimy. Energia tygodnia. O, świetnie, trójeczka mieczy do góry nogami. Ale dziewiątka. O, ludo. Oj, raczki, raczki, ale super, świetnie. Świetnie, zobaczmy, co w miłości. Co w pracy. Co w zdrówku. Niczego się nie spodziewać. No ja bym na tą szósteczkę coś dołożyła. Nęci mnie, ale zobaczmy, na razie nie będę dokłaniała. Zobaczmy, co tam się nam pokaże. Drogie raczki, słuchajcie, więc... Wydaje mi się, że będzie podwójna energia u Was w tym tygodniu. To jest taka bardzo racjonalna, tak? To tak jakby nie pozwolone, to tak jakby wydawało Wam się, że zostałyście z czegoś okradzione, coś straciłyście, coś bezpowrotnie, coś odchodzi, boicie się. I to jest taki początek miesiąca, tak? Że być może chodzi, słuchajcie, też i o emocje, tak? O emocje, najbardziej o emocje, o uczucie, o sprawy, tutaj bym powiedziała, o sprawę, słuchajcie, uczuciowe, z tego względu, że to dotyczy, bo tutaj mamy energię równowagi, tak, równowagi i gwiazdy, więc niejako praca jest, nie powinna być zachwiana, nic się nie dzieje, tak, natomiast tutaj bardziej bym stawiała na uczucia, ale energia tygodnia jest taka, że trzeba będzie postawić na zarówno na materię, jak i na uczucia, tak, zwrócić uwagę. Nic złego się nie dzieje. Ktoś tak jakby chciał Was ograbić, tak, to tak jakby Was ktoś ciągle ograbiał z najpiękniejszych energii, jakie w sobie macie, najpiękniejszych energii, tak, ale jest takie rozliczenie, wydaje mi się, nic takiego się nie zadziewa, to jest tylko w Waszej główce, tak, po prostu bym powiedziała, że to troszeczkę takiej depresyjności, taka melancholia, jeżeli w pracy to uda się coś załatwić, słuchajcie, bo tak jakby wiadomość przychodziła ze świata, do Was przychodzi ze świata, z przeszłości ogólnie nie, to są takie spięte pierwiastki firmy, kogoś, powiedziałabym, że dajecie sobie świetnie radę, bo to tak jakbyście uważały, że ten tydzień was po prostu przydusza do poduchy, ten garb już tak ciąży, że nie możecie sobie poradzić, nic błędnego, słuchajcie, nie dopuszczajcie nawet do siebie takiej myśli, z tego względu, że to jest tylko w główce, to odchodzi, w pracy jest stabilizacja, spokojnie, wszystko się uda, gwiazdka świeci, ona jest nałożona, gwiazdka jest nałożona na ten zły układ, więc niejako będzie wszystko w porządku. Nie dopuszczajcie nawet do siebie, ale będzie takie poczucie, widzę, że u większości raków będzie poczucie takiej straty na zasadzie, że kurde, ja się boję, bo ja to stracę, bo tak będzie, bo to będzie takie niedobre, bo to mnie stłamsi, to mnie zniszczy, kurde, to zawali całe moje plany. Nie, moje drogie, karta podpowiada. Mów, rozmawiaj, słowo, przede wszystkim słowo, tak? Nie stawiaj na stratę, nie stawiaj na zubożenie, tak? Tylko po prostu czegoś nie ma, tak? Nie ma. Nie ma, trzeba spiąć w tym tygodniu, spinamy się, drogie raczki, idziemy po swoje, nie myślimy, głowa nie pracuje, odwalamy wszystko, co złe, gwiazda świeci, jest zniwelowaniem wszystkiego, co mogłoby się wydarzyć niedobrego, jest zniwelowaniem. Po prostu na koniec tygodnia stwierdzicie, moi drodzy, że tak naprawdę nic złego się nie wydarzyło, mogłoby takie wasze wyobrażenie, że niepotrzebna była wasza napięta głowa, napięte sytuacje gdzieś tam życiowe. One się pięknie wyprostują, ale początek tygodnia widzę, że większość z Was po prostu, no to jest takie cofanie się w sobie, niepotrzebne zresztą, bo ono do niczego nie doprowadzi, nie doprowadza do niczego dobrego, a i tak ta gwiazdka Wam świeci. Pamiętajcie, drogie raczki, pamiętajcie, że jak coś się będzie próbowało zadzieć, czy przyjdzie wiadomość, czy przyjdzie informacja, to przede wszystkim musicie informacje zweryfikować z tego względu, że ta trójeczka jest do góry nogami, czyli to nie jest prawda. To nie jest prawda, to się nie zadziewa, to nie ma racji bytu, więc niejako musicie podejść troszeczkę bardziej racjonalnie. No i ta komunikacja, sprawdzenie, tak, w pracy jest stabilizacja, jest zachowanie równowagi we wszystkim, czyli pięknie sobie poradzicie. Nie wiecie o tym, że ktoś z przeszłości, ktoś...
Ktoś o kim być może zapomniałeś, tak? Bym stawiała na trygon ognia bardzo mocno, bardzo, ale to bardzo Wam pomoże w tym tygodniu załatwić takie niecierpiące zwłoki, sprawy, o tak bym powiedziała. Jeżeli chodzi o uczucia, no to jest takie troszeczkę rozwalenie, rozwalenie, taka chęć, nie widzę, słuchajcie, nie widzę rozejść, tak, niejako za wielkich rozejść nie widzę, bo trójeczka jest do góry nogami, to tylko w głowie, nikt od Was nie odchodzi, pozostajecie razem, aczkolwiek będzie wymagało to słowa, tak, słowa i zrównoważenia. Przepraszam, najmocniej i zrównoważenia emocji. Nie spodziewacie się tego, że wrócicie z partnerem czy z partnerką, tak, czy wrócicie do przeszłości, do wyjaśnienia pewnych kwestii, które Was tak naprawdę bolały i wydaje mi się, że świetnie sobie z tym, moi drodzy, poradzicie w tym tygodniu. No taka energia, taka jest bardzo, bardzo, powiem Wam, przyziemna, ale też i taka szarpiąca troszeczkę serduszko niepotrzebnie, bo to się kończy przewspaniale, moim zdaniem, ale, bo tego nie ma, tak? Tego tak naprawdę nie ma, to jest w Waszej głowie, tylko Wasza głowa tutaj buzuje. Nie ma. Nie ma, dostrzegacie po prostu, to tak jakbyście dostrzegły światełko w tunelu i szybko za tym podążacie, moje drogie raki, w tym tygodniu i bardzo ładnie się to układa. Jeżeli chodzi o zdrówko, dokładnie to samo. Nie piszcie testamentu, zanim nie będziecie miały diagnozy, zanim nie będzie coś zdiagnozowane. Jeżeli coś u siebie zauważycie, co będzie wyglądało groźnie lub coś, nie wiem, czy skaleczenie, czy cokolwiek, no, to są przeróżne rzeczy, tu mogą być, ale nie będzie to takie groźne, jak Wam się wydaje i tak naprawdę wrócicie na spokojnie. Już koniec tygodnia, tak naprawdę ta końcóweczka tygodnia daje Wam wytchnienie, spięcie tak naprawdę z powrotem samego siebie, swoich pierwiastków. Przy okazji jest też, że zachowujecie mimo wszystko rozwagę, tak jest, jest tutaj to umiarkowanie, więc niejako dajecie sobie pięknie, słuchajcie, radę w tym tygodniu. Karty, uważam, że to są śliczne karty, bardzo fajne, pokazujące, że coś tak jakby, nie wiem, czy to Wy będziecie, czy w pracy, słuchajcie, czy w życiu zawodowym, czy w życiu prywatnym, czy w zdróweczku niejako, tak to na każdej kanwie, ale to Wy jesteście tak naprawdę decydentem, to tak jakby słowo idzie od Was, tak, te słowo idzie od Was, coś musi się oczyścić, musi być wyjaśnione, tak, nie ma straty przede wszystkim. Karty pokazują, mimo że są obrzydliwe te trzy karty, to pokazują, że nie ma straty, bo po pierwsze ta strata jest tylko w Waszej głowie, to Wy coś przyciągacie, co w ogóle nie istnieje, nie jest realne. I potrzebne jest Wam, moje drogie raczki, w tym tygodniu dużo słowa, dużo rozmowy, dużo słowa, wytłumaczenia, tak? Bo niektórzy, wiecie, szczególnie w pracy na niwie zawodowej, tak, ale i w życiu prywatnym, no, nikt nie będzie zgadywał, nie będzie wchodził w Waszą głowę i nie będzie patrzył, co się w niej dzieje, a są jakieś kwestie niedopowiedziane, które trzeba, słuchajcie, moi drodzy, wyjaśnić. Nie, wcale nie musi być to koniecznie, bo to może być wykrzyczane, tak, i to bym powiedziała, że to wręcz z Waszych ust może być padać, mogą padać ostre słowa, ostra riposta, ale słuchajcie, kończy się dobrze, jest to spięcie energii, wrócenie, powrócenie do dawnych niejako relacji, sytuacji, czyli wszystko się bardzo ładnie w tym tygodniu, słuchajcie, ładzi, poza tym jest gwiazdeczka, która Wam świeci, przyświeca i będzie wszystko, słuchajcie, ok. No tyle, moje drogie raczki, na ten tydzień, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania.